Niebo, piekło i czyściec – te wszystkie trzy pojęcia są bardzo ważne w nauce katolickiej. Według wyznania katolickiego są to stany, których doświadcza dusza za czyny, które popełniła na ziemi, będąc człowiekiem. Jeśli byliśmy dobrzy i pełni miłości, doświadczymy nieba. Jeśli źli i odrzuciliśmy miłość Boga, trafimy do piekła. Natomiast czyściec jest opisany przez Kościół jako taki, którego dostępują dusze osób odchodzących w łasce, ale które nie są całkowicie oczyszczone. Te stany opisuje w pewnym stopniu Biblia i Kościół katolicki, ale ta osoba twierdzi, że widziała, jak one wyglądają na żywo. Otóż sprawa dotyczy księdza imieniem Jose, który przyszedł na świat w 1949 roku w Indiach. Już w bardzo młodym wieku był pewny, że chce zostać księdzem. W końcu, by wypełnić swoje plany, wstąpił do niższego seminarium duchownego, później do seminarium pontyfikalnego i na studia w kierunku teologii. W roku 1975 przyjął natomiast święcenia. Ksiądz o nazwisku Manyangat bardzo chciał pomagać ludziom i głosić Boże Słowo, ale to zdarzenie mogło wszystko przekreślić. W czasie jazdy motocyklem wjechało w niego auto. To było mroczne zdarzenie i sprawiło, że ksiądz odszedł z tego świata. Dosłownie jego dusza wyszła z powłoki fizycznej i doświadczyła stanów pozazmysłowych. Co więcej, miał wtedy kontakt z niezwykłą istotą. To był anioł. Anioł, który opiekował się nim od kiedy przyszedł na świat. Był istotą stworzoną ze światła, błyszczącą i mistyczną, otoczoną tylko złotem. Nadprzyrodzona istota wyznała mu, że chce, by poszedł on do nieba, bo czeka go tam rozmowa z Bogiem. Jednak jeszcze wcześniej doświadczy piekła, ale i czyśćca, bo musi to zrobić, gdyż to pomoże wielu ludziom w przyszłości. Jego wizyta w piekle była doświadczeniem, którego nigdy już nie zapomniał. Istoty, które tam widział, przypominały jednocześnie ludzi, ale i zwierzęta. Unosiły się nad potężnymi płomieniami, których gorąco było tak silne, że nie można sobie tego wyobrazić. Według księdza ten świat przypomina pole, gdzie ludzie toczą wieczne boje. Ludzie uciekają przed demonami, które latają za nimi i wykrzykują do nich najgorsze rzeczy. Co więcej, ksiądz ujrzał, że to piekło w jakiś sposób podzielone jest na 7 części. Każda część była podzielona zgodnie z grzechami, które popełnili ludzie. Według słów księdza do piekła można iść za takie grzechy jak nienawiść, niewybaczenie win drugiemu człowiekowi, odebranie innej osobie albo sobie życia, albo miłość do osoby, której płeć jest zgodna z naszą. Anioł powiedział wtedy księdzu, że te dusze, które są w piekle, gdyby tylko żałowały za swoje grzechy, będąc na ziemi, mogłyby pójść nawet do nieba. Warto też wspomnieć, że ksiądz wyznał, że widział też w piekle wiele osób duchownych, ponieważ dawali zły przykład i głosili zło zamiast prawdy od samego Boga. Następnym, co ujrzał ksiądz, był stan zwany czyśćcem. Tu jest trochę inaczej niż w piekle. Także są płomienie, ale ich gorąco jest dużo słabsze. Co więcej, nie ma tu pola bitw. A głównie to, co trapi duszę, to fakt, że nie mogą doświadczyć Boga. Dla tych dusz jest dużo lepiej niż dla dusz piekielnych. Oczywiście te dusze także mają ciężko, ale widzą, że pewnego dnia wejdą do nieba, więc starają się skupić na tej nadziei. Ksiądz wyznał, że te dusze również popełniły wiele zła w życiu, ale jednak one zdążyły pojednać się z Bogiem, nim odeszli z tego świata. Co więcej, ksiądz powiedział nawet, że miał możliwość krótkich rozmów z wieloma duszami, które są zamknięte w czyśćcu. Te dusze wyznały mu prawdę o modlitwie. Według nich, modląc się za dusze w czyśćcu, możemy pomóc im dostać się szybciej do nieba. Ale to nie wszystko, bo modląc się za te dusze, one modlą się za nas. I gdy te czyśćcowe dusze wejdą do nieba, ich modlitwy stają się o wiele potężniejsze. Jest ogromna szansa, że się wypełnią. Aktor, który grał Kevina w filmie Kevin sam w domu ujawnia, byłem satanistą. Film na ten temat obejrzysz, klikając w okienko u góry ekranu. Wreszcie ksiądz pojawił się i w niebie. Ksiądz wyznał, że wejściem do nieba jest tunel wypełniony światłem w kolorze czystej bieli. Światło to jest tak potężne, że oczy ledwo to wytrzymują. Co więcej, były tam tłumy aniołów, które śpiewały, a w tle słychać tak wspaniałą muzykę, jakiej ksiądz, jak twierdzi, nigdy jeszcze nie słyszał. Ta muzyka wypełnia osobę dobrem i szczęściem. Święci, według słów księdza, lśnili blaskiem, który przypominał gwiazdy, a najbardziej lśniła Maryja, Józef i duchowni, którzy najwięcej pomagali wszystkim na ziemi. Opisał Maryję jako tak piękną, że żadne wizerunki na ziemi tego w pełni nie ukazują. W pewnej chwili ksiądz nawet ujrzał Jezusa. To jego słowa bardzo zapadły mu w pamięć. Jezus wyznał mu, że chce, by wrócił on na ziemię i był iskrą uzdrawiającą świat. Jezus wyznał mu, że chce, by poszedł on do innego kraju
i tam powołał ludzi do świętości. Co więcej, dodał on, że będzie mógł bez problemu się z tymi ludźmi komunikować, bo Bóg da mu dar mówienia językami. Ksiądz również wyznał, że Jezus w pewien sposób przypomina wizerunki na ziemi, ale one nie oddają Jego wspaniałości i światła, które Go otacza. Wszystko to zmierzało do mojego powrotu na ziemię. Właśnie zabierano mnie do miejsca przechowywania ciał, gdy nagle się obudziłem. Wielu ludzi zaczęło krzyczeć, mówiąc, że ten człowiek, który przecież nie może krzyczeć, to on krzyczy i żyje. Moje ciało jednak było bardzo zniszczone przez to, co mnie spotkało. Bardzo szybko jednak wróciłem do siebie. Usłyszałem głos. Jestem też uzdrowiony i po prostu znowu byłem pełny sił i energii. Aktor, który grał Kevina w filmie Kevin sam w domu, ujawnia: byłem satanistą. Film na ten temat obejrzysz, klikając w przypięty komentarz. Pani Magda była w najpiękniejszym okresie, jaki może spotkać człowieka. Miała świetnego chłopaka o imieniu Adam, kończyła liceum i właśnie planowała studia na wymarzonym kierunku, przed którymi czekały ją jeszcze cudowne wakacje. Niestety życie nie zawsze układa się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I mniej więcej pod koniec lata pani Magda dowiedziała się, że jest w ciąży i nauka na jej ukochanych studiach będzie musiała trochę poczekać. Z pewnością, gdyby nie wsparcie rodziców, którzy bardzo szybko pomogli im zgromadzić wszelkie ubrania, przybory, znaleźli pracę Adamowi i zakupili im mieszkanie, nic nie byłoby takie łatwe. Dom nie był zbyt duży i właściwie zawierał tylko oprócz kuchni i łazienki jeden nieduży pokoik, a dla pani Magdy było to spełnienie wszelkich marzeń. W końcu miała swój kąt, w którym mogła przygotować się na narodziny małego Rafała. Pierwsze kilka dni było naprawdę wspaniałe i wydawało się, że żyją dosłownie w niebie. Jednak już po tygodniu coś się zmieniło. Wszystko za sprawą dziwnego snu, który pewnej nocy nawiedził kobietę. Stałam w jakimś dziwnym, ciemnym pokoju i choć nie widziałam dosłownie nic, czułam wewnętrznie, że ktoś mi się przypatruje. Ta chwila wydawała się trwać wiecznie, a ja dalej stałam i wiedziałam, że nie jestem w stanie się poruszyć. To coś się do mnie przybliżało. Nie wiedziałam, jak wygląda, ale po prostu czułam, że chce mnie dopaść. Kiedy to coś lekko musnęło mnie po ramieniu, obudziłam się zlana potem i wyczerpana, jakbym biegła w jakimś maratonie. Przez jakiś czas pani Magda przypatrywała się wazie stojącej nieopodal łóżka na stoliku, zupełnie jakby na coś czekała. Ku jej zdumieniu w pewnej chwili misa zaczęła dość szybko drgać, co wyglądało, jakby ktoś nią poruszał. Jednak nie było tam zupełnie nikogo. Kobieta w przerażeniu szybko obudziła swojego śpiącego męża. Niestety, kiedy on już spojrzał na całą sytuację, waza całkowicie przestała drgać.